Monsieur Korwin-Mikke, une minute. Dziękuję, pani przewodnicząca. Rozmowę o siłach zbrojnych Unii zaczynamy w momencie niebezpiecznym. W Europie podnosi głowę faszyzm. Na przykład parę dni temu Bundestag ustanowił prawo grożące grzywną 50 milionów euro za umieszczanie w sieci treści nieprawdziwych. Nawet Adolf Hitler tak wysokich grzywien nie stosował. Przypominam, że parę dni temu nie zdołałem się od pani komisarki Marii Gabriel dowiedzieć, kto będzie ustalał, jakie treści są nieprawdziwe. A w czasach PRL kilka razy siedziałem w więzieniu za głoszenie fałszywych informacji możących wyrządzić istotną szkodę interesom PRL. Siły zbrojne Unii nie będą miały żadnego znaczenia wojskowego. Doskonałym przykładem ich wartości była Srebrenica. Francja ma jako jedyna 300 głowic jądrowych w porównaniu z 7000 w Rosji i tyle samo w USA. Jest dla mnie oczywiste, że siły te tworzone są tylko po to, by w razie czego nieść tak zwaną bratnią pomoc krajowi, który zbuntowałby się przeciwko okupacji Unii Europejskiej. A poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Dziękuję. Monsieur, oui, je vous ai vu, monsieur Bitticofer, ne vous inquiétez pas, je vous donne la parole, vous avez une motion d'ordre? Vice President, this is indeed a point of order. Mr. Korwin-Mikke accused the Bundestag of fascism. I think you should check the protocol, the minutes, and you should censor him for that remark. Et je rappelle au public qu'il n'est pas autorisé normalement à s'exprimer non plus. Donc, Monsieur Bütikofer, nous ferons effectivement le nécessaire pour réécouter cette intervention aussi pénible que ça puisse être.